Rok 2017 przyniósł falę obaw o mocne zmiany na scenie politycznej w Europie. Ze względu na trudne lata dla Unii Europejskiej i jeśli chodzi o kryzys w Grecji, i jeśli chodzi o napływ imigrantów, poparcie dla różnego rodzaju opcji politycznych w krajach Europy Zachodniej zaczęło się mocno zmieniać i ubiegły rok przyniósł obawy o to, iż opcje można powiedzieć, antyunijne, często są, były to partie skrajne, bądź to skrajno, skrajnie prawicowe, bądź skrajnie lewicowe, które miały no, często te programy, bardzo, można powiedzieć, nieortodoksyjne, ale przede wszystkim właśnie one były antyimigranckie i antyunijne. Często dominowało hasło wyjścia ze strefy euro, czy w ogóle wyjścia z Unii Europejskiej, że partie te dojdą do władzy, no i spowoduje to, szczególnie po doświadczeniach z Brexitem, kolejne problemy właśnie dla wspólnoty. W ubiegłym roku tak się nie stało, chociaż wzrost poparcia dla Takich antyunijnych partii nastąpił w wyborach, było to widać i w Niemczech, i we Francji, i w Holandii, gdzie właśnie te wybory się odbyły, to jednak um, wygrały, można powiedzieć, te partie tradycyjne, aczkolwiek wzrost poparcia dla dla tych bardziej skrajnych partii skomplikował sytuację na scenach politycznych, czego przykład mamy w Niemczech, gdzie musiało dojść do kontynuacji tak zwanej wielkiej koalicji, bo po prostu innego, innego rządu wobec wzrostu poparcia, między innymi to był jeden z czynników dla skrajnej prawicy, nie udało się utworzyć. Inwestorzy na rynkach trochę o tym problemie tym roku zapomnieli, ale przypomniały im wybory w Szwecji. Wybory, które nie przyciągały wielkiej uwagi rynku, bo Szwecja też nie była w ostatnich latach jakoś na celowniku inwestorów. Był to kraj, który radził sobie dobrze pod względem gospodarczym. Szwecja, jak duża część północnej Europy można powiedzieć, notuje ponadprzeciętne wyniki i wydawało się, że jest to kraj, na którym nie trzeba się jakoś specjalnie koncentrować. Tymczasem w wyborach parlamentarnych na kilka tygodni przed głosowaniem sondaże zaczęły pokazywać na pierwszym miejscu właśnie antyunijną partię która groziła wyjściem, nawet właśnie wyprowadzeniem Szwecji z Unii Europejskiej. Nagle zrobiło się nerwowo, no i co nam pokazały te wybory? Ostatecznie um, um, antyunijne ugrupowanie nie wygrało. Wygrała partia, która dotychczas um, rządziła, natomiast um, zdobyła tylko 144 mandat, tak naprawdę koalicja partii lewicowych, um, opozycja, która miała nadzieję przejąć władzę. Straciła najwięcej. Koalicja partii prawicowych uzyskała 143 mandaty, czyli o jeden mniej, ale tutaj, jeśli porównamy sobie do wyników poprzednich wyborów z 2014 roku, ta strata jest największa, bo właśnie antyunijna partia, no niekiedy przez niektórych nazywana skrajną prawicą, zdobyła 62 mandaty. Ostatecznie można powiedzieć, Skończyło się z punktu widzenia rynków, które obawiałyby się wyjścia Szwecji z Unii, na strachu, ale sytuacja w Szwecji niewątpliwie się skomplikowała. Tworzenie większościowego rządu będzie, będzie tam bardzo, bardzo trudne i być może dojdzie do przedterminowych wyborów. Wydaje się, że wniosek, który dominuje, jest taki, że no społeczeństwa w dużym stopniu odrzucają to, co się dzieje. Obecnie w Europie, że ten problem napływu imigrantów jest, jest coraz bardziej odczuwalny i coraz bardziej kształtuje scenę ekonomiczną. I właśnie przypadek Szwecji, gdzie bardzo dobra koniunktura no nie była podstawą do tego, żeby odsunąć te tradycyjne partie od władzy, bo jeśli mamy do tego jeszcze słabą sytuację ekonomiczną, no to wiadomo, że te czynniki się ze sobą mieszają i, i można, można byłoby zrzucić na to, że jest bezrobocie, czy że jest spadek wynagrodzeń i, i to prowadzi do chęci zmiany władzy. W Szwecji koniunkturę gospodarczą mamy wyśmienitą, a mimo to, tak istotna zmiana na scenie politycznej pokazuje, że kwestie nieekonomiczne, kwestie imigrantów będą kształtowały coraz większą rolę. Zatem, o ile w Szwecji antyunijne ugrupowanie nie doszło do władzy i prawdopodobnie nie dojdzie, o tyle no, najprawdopodobniej nie są to ostatnie wybory, kiedy rynki muszą się obawiać o to, czy w kolejnym kraju nie będzie mowy o tym, żeby zorganizować referendum na temat członkostwa w Unii Europejskiej.